Historia Amazonek, legendarne plemię greckich kobiet w świecie starożytnym. Amazonki to grecko-scytyjskie kobiety, które walczyły i zostały zmitologizowane w mitologii greckiej jako rasa kobiet wojowników. Herodot poinformował, że byli spokrewnieni ze Scytami, naród irański, i umieścił ich w regionie graniczącym ze Scytią w Sarmacji, współczesne terytorium Ukrainy i Polski. Inni historiografowie umieszczają je w Anatolii, a czasem w Libii. Godnymi uwagi królowymi Amazonek są Pentezylea, która brała udział w wojnie trojańskiej, oraz jej siostra Hippolyta, której magiczny pas podarowany jej przez ojca Aresa był przedmiotem jednej z prac Herkulesa. Amazońskie wojownice były często przedstawiani w bitwie z greckimi wojownikami w amazonomachach w sztuce klasycznej. Amazonki kojarzyły się z wieloma postaciami historycznymi w okresie Cesarstwa Rzymskiego i późnej starożytności. W historiografii rzymskiej znajdują się różne opisy najazdów Amazonek w Anatolii. Od wczesnego okresu nowożytnego ich imię stało się ogólnym określeniem kobiet wojowników. Mówiono, że Amazonki założyły miasta i świątynie Smyrna, Sinope, Cyme, Gryne, Efes, Pitania, Magnesia, Clete, Pygela, Latoreria i Amastris. Według legendy Amazonki wymyśliły również kawalerię. Uważano, że legendarne Amazonki żyły w Pontus, który jest częścią Turcji w pobliżu południowego wybrzeża Morza Euksine, Morza Czarnego. Tam utworzyli niezależne królestwo pod rządami królowej o imieniu Hippolyta lub Hippolyte Luźna, nieokiełznana klacz. Wiadomo, że obszar ten został zajęty w późnej epoce brązu przez grupę transhumanistów, znaną przez Hetytów jako Kaśka, choć nie byli bezpośrednio znani Grekom. Współcześni archeolodzy ustalili, że ostatecznie pokonali swoich wrogów, Hetytów, około 1200 p.n., nie pozostawili żadnych napisów. Amazonki miały założyć wiele miast, m.in. Smyrnę, Efes, Synope i Pafos. Według dramaturga Aischylosa w odległej przeszłości mieszkali w Scytii, Krym, nadpalus Maeotis i jezioro Maeotis, Morze Azowskie. Według Plutarcha Amazonki żyły w okolicach rzeki Don, którą Grecy nazywali Tanais, ale który został nazwany przez Scytów Amazonem. Amazonki przeniosły się później do Temiscyry, Terme, nad rzeką Termodon, rzeka Terme w północnej Turcji. Herodot nazwał ich Androktones zabójcami ludzi i stwierdził, że w języku scytyjskim nazywano ich Oiorpata, co, jak twierdził, miało takie znaczenie. W niektórych wersjach mitu żadnemu mężczyźnie nie wolno było mieć kontaktów seksualnych ani przebywać w kraju Amazonek, ale raz w roku, aby zapobiec wyginięciu Amazonek, odwiedzały sąsiednie plemię Gargareans. Dzieci płci męskiej, które były wynikiem tych wizyt, odsyłano z powrotem do swoich ojców, albo wystawiano je na pustynię, aby same sobie radziły. Dziewczęta były trzymane i wychowywane przez matki, szkolone w pracach rolniczych, polowaniu i sztuce wojennej. W innych wersjach, kiedy Amazonki szły na wojnę, nie zabijały wszystkich mężczyzn. Niektórych brali jako niewolników, a raz lub dwa razy w roku uprawiali seks ze swoimi niewolnikami. Mieszane małżeństwa Amazonek i mężczyzn z innych plemion również służyły wyjaśnieniu pochodzenia różnych ludzi, na przykład historia Amazonek osiedlających się ze Scytami, Herodot. Jednym z zadań nałożonych na Herkulesa przez Eurysteusza było objęcie w posiadanie pasa amazońskiej królowej Hipolity. Towarzyszył mu jego przyjaciel Tezeusz, który porwał księżniczkę Antiope, siostrę Hipolity, co doprowadziło do odwetowej inwazji na Attykę, w której Antiope zginął walcząc u boku Tezeusza. Jednak w niektórych wersjach Tezeusz poślubia Hipolitę, a w innych poślubia Antiope, a ona nie umiera. Przez to małżeństwo z Amazonką Tezeusz miał syna Hipolita. Bitwa między Ateńczykami i Amazonkami jest często upamiętniana w całym gatunku sztuki, amazonomachach, w marmurowych płaskorzeźbach, takich jak z Partenonu czy rzeźby z mauzoleum w Halikarnasie. Według starożytnych źródeł, Plutarch, Tezeusz, Pauzaniasz, grobowce Amazonki można było często znaleźć w tym, co kiedyś było znane jako starożytny świat grecki. Niektóre z nich można znaleźć w Megarze, Atenach, Cheronei, Chalcis,
Tesalii w Skotousa, w Gnoscefalach, a posągi Amazonek znajdują się w całej Grecji. Zarówno w Chaldzis, jak i w Fatenach Plutarch mówi nam, że istniała Amazoneum lub Sanktuarium Amazonek, które sugerowały obecność zarówno grobów, jak i kultu. W przeddzień Tezy w Atenach składano coroczne ofiary Amazonkom. W czasach historycznych greckie dziewczęta z Efezu wykonywały coroczny okrągły taniec z bronią i tarczami ustanowionymi przez Hipolitę i jej Amazonki. Początkowo ustawili drewniane posągi Artemidy, Abretas, Pauzaniasz. Herodot donosił, że Sarmaci byli potomkami Amazonek i Scytów, a ich żony przestrzegały ich starożytnych zwyczajów macierzyńskich, często polując na koniach z mężami, w czasie wojny na polu, i nosząc ten sam strój co mężczyźni. Co więcej, powiedział Herodot, żadna dziewczyna nie wyjdzie za mąż, dopóki nie zabije mężczyzny w bitwie. W historii opowiedzianej przez Herodota grupa Amazonek została przerzucona przez jezioro Maeotian, Morze Azowskie, do Scytii w pobliżu regionu klifowego, dzisiejszy południowo-wschodni Krym. Po nauczeniu się języka scytyjskiego zgodzili się poślubić scytyjskich mężczyzn, pod warunkiem, że nie będą musieli przestrzegać zwyczajów scytyjskich kobiet. Według Herodota ta banda przeniosła się na północny wschód, osiedlając się za rzeką Tanais, Don, i stała się przodkami Sauromatów.